Co łaska? Ile kosztuje ślub kościelny w Polsce? Co łaska? Ile kosztuje ślub kościelny? Od 50 do nawet 2000 zł, tyle kosztuje w Polsce ofiara, co łaska, za ślub kościelny. Ranking publikuje portal, na którym pary młode dzielą się informacjami, ile zapłaciły w konkretnych parafiach w różnych regionach kraju. Ranking ofiar pieniężnych za ślub kościelny publikuje portal colaska.pl. Z danych zamieszczonych na stronie można dowiedzieć się, gdzie w Polsce są najdroższe, a gdzie najtańsze opłaty za sakrament. Przypomnijmy, że w kościele nie obowiązuje z góry ustalona stawka za ślub. To para młoda decyduje o tym, jaką ofiarę chce przekazać parafii. Ile w praktyce wynosi ofiara, co łaska? Rozstrzał stawek w konkretnych parafiach jest ogromny. Co łaska, za ślub kościelny, czyli ile? Najtańsza ofiara za ślub 50 zł, obowiązuje, według rankingu, m.in. w kościele w Różance województwo dolnośląskie. Taką samą stawkę ma jeszcze 27 innych parafii, które pojawiły się w zestawieniu. To m.in. kościół w Brodnicy województwo kujawsko-pomorskie, Czubcu województwo podkarpackie, Wałbrzychu województwo dolnośląskie, czy Chochołowie województwo małopolskie. Mniej niż 100 zł za sakrament ślubu kościelnego pary młode zapłaciły też w parafiach w Bystrej województwo śląskie, Babicy województwo małopolskie, Tarnobrzegu czy Przemyślu województwo podkarpackie. W większości przypadków opłaty dla duchownych wahają się od 200 do 1000 zł. Jak wskazuje ranking, w jednej z parafii w Rybniku województwo śląskie, narzeczeni zapłacili nieco ponad 200 zł, w Kaliszu województwo wielkopolskie, 300 zł, w Gdańsku województwo pomorskie, 350 zł, w Poznaniu województwo wielkopolskie, lub Tomaszowie Mazowieckim województwo łódzkie, około 450 zł. Z kolei w jednej z parafii w Tychach województwo śląskie, ofiara, co łaska, według rankingu, wyniosła 600 zł, a w Niepokalanowie 790 zł. Są też parafie, w których, zgodnie z zestawieniem, pary młode zapłaciły ponad 1000 zł. To m.in. niektóre kościoły we Wrocławiu województwo dolnośląskie, Lublinie województwo lubelskie, Krakowie województwo małopolskie, Jaworznie województwo śląskie, Warszawie województwo mazowieckie, czy Częstochowie województwo śląskie. Najwyższą opłatę 2000 zł odnotowano w 25 kościołach. Według rankingu to jedna z parafii w Warszawie, Kazuniu województwo mazowieckie, Kołbaskowie województwo zachodniopomorskie, czy Radymnie województwo podkarpackie. Ślub kościelny. Nowe wytyczne KEP 1 czerwca 2020 weszły w życie. Nowe przepisy o kanonicznym przygotowaniu do małżeństwa. To pierwsze takie zmiany od 30 lat. Co przewidują nowe wytyczne? Najważniejsza zmiana dotyczy rozmowy narzeczonych w kancelarii parafialnej. Podczas tego spotkania wymagane są bardziej rozbudowane odpowiedzi na pytania księdza. Następuje dokładniejsza weryfikacja przyszłych małżonków. Odpowiedzi na część pytań nie mogą się już ograniczać się do krótkiego, tak, lub nie. Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na co najmniej 3 miesiące przed zaplanowanym ślubem.